Witajcie kochani, witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku koziorożca na dwutygodniowym czytaniu. Zobaczmy, co tu dla koziorożców w prywatnych sprawach w tym czasie. Okej. Prawie już coś chciało wyskoczyć i jakby się cofnęło, więc coś tu się prawie u was wydarzyło, kochani, ale nie doszło do tego. No tak, mamy ingwas, czyli coś tu dojrzewa, coś tu dopiero dojrzewa. Jeżeli oczekujesz, że coś powinno szybciej się wydarzyć, to tutaj musisz bardziej uzbroić się w cierpliwość. Tu jeszcze jest coś nie do końca, jak takie bułeczki w piekarniku. Jeszcze dochodzą, coś tu jeszcze musi się wydarzyć, coś tu jeszcze musi się stać, żeby coś poukładać, może w tobie, może w rzeczywistości. Dobrze, zobaczmy. Najpierw mamy trzy kielichy, później zobaczcie karta kochankowie. Czyli widać, że jest tutaj możliwość na jakieś takie wielkie szczęście, celebrowanie. Ojej, ale mi karty pofrunęły, no dobrze. Czegoś związanego z uczuciami, emocjami. Możliwe, że tu ktoś przychodzi, aby wyznać uczucia, emocje. I to z ogromną siłą i ta relacja, która miałaby tu powstać, też jest silna, słuchajcie, bardzo. Bardzo ciekawa jestem, co dalej nam się tutaj pokaże. No dobrze, 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 to czekajcie już. Zapytajmy o... karta świat. Oczywiście, że to jest jakieś domykanie się wcześniejszego etapu, fazy i tak dalej, ale ja tutaj czuję, kochani, też jakiś sukces. Sukces, który daje ci dużo radości, szczęścia, spełnienia, satysfakcji. Tutaj ja czuję dużo fajnych rzeczy. Czuję strzelca tu dla kogoś. Nie wiem czemu, no tak jakoś tu mi się narzucił ten strzelec gdzieś. Może jest ważne takie działanie, jak strzelce działają, żeby być bardziej otwartym właśnie na świat. I też czuję na podróżowanie, na rozmowę, jakby otwórz się bardziej na innych. Koziorożcu, ja wiem, otwórz się na relacje, otwórz się na tą osobę, otwórz się na te wiadomości, otwórz się na rozmowę, na komunikację. Jakiś koziorożec tu siedzi w swojej pustyni, w swojej, jak to powiedzieć, gdzieś taki, wiecie, ukryty, jak w jaskini dosłownie. I nie chcę mieć relacji, nie chcę mieć związków, nie chcę wchodzić w jakieś rozmowy, a tu się pojawia jakaś osoba i wciąga w rozmowę, wciąga w coś. I to może być romantyczne jak najbardziej, może to być miłość, pasja, namiętność, w ogóle wszystko, romans, to co byście sobie nie życzyli, flirt także. Ale może to być też osoba, która po prostu, ty masz jakąś pasję, ten ktoś ma jakąś pasję i to was ze sobą zbliża, może będziesz chcieć z tym kimś uprawiać tą pasję. Może to być, nie wiem, na przykład jazda na rowerze, albo co by to nie było, jakieś artystyczne rzeczy, może rozwój, wzrost, także duchowy tutaj czuję. Bardzo dużo fajnych rzeczy w każdym razie. Dobra, zapytajmy dalej. Co tu dla koziorożców? Ewidentnie tutaj ktoś wchodzi w relację, w związek, kochani. Wchodzi, wchodzi i to nie ma siły. Czy ktoś chce, czy ktoś nie chce? Ja widzę, że to się zbliża i wow, i to... ja nie mogę. Czekajcie, już wam pokazuję. Przyjmij to, co przychodzi. Przychodzi, to jest bardzo intensywne i Cupidynek tutaj lata z tą swoją strzałeczką i będzie strzelał. I będzie strzelał, słuchajcie. I będzie zakochanie. I będzie się działo. I to będzie super intensywne. True soul connection. Zobaczcie, czyli takie prawdziwe, głębokie połączenie dwóch dusz, które... O, wow. Teraz widzę tą kartę dopiero, które znają się od wielu wcieleń. Aż nie wiem, co powiedzieć po prostu. Wiecie, jaką ja czuję tu energię? Jeżeli to ciebie ma dotyczyć,
Koziorożcu, ty też to poczujesz, już to czujesz, prawda? Czujesz ciarę, jakieś takie w ciele coś się dzieje. Aha, serce mocniej bije może, jakieś dreszcze, jakieś mrówki gonią pod skórą. Albo może u kogoś się pojawiła gęsia skórka. Oj tak, słoneczko. To znak, że do ciebie ten kupidynek leci. I to jest przeznaczenie, słuchajcie. Embrace what destiny has in store for you. To jest przeznaczenie. Znaliście się już, byliście już ze sobą, ale ponieważ coś tam nie dokończyliście, nie zrobiliście, albo nie było nadarzających wcześniej okoliczności w tych innych wcieleniach, i tutaj znowu się spotykacie i intensywnie jest. Zobaczcie, the intensity of a true soul connection includes great highs and great lows, czyli intensywna, bardzo intensywna relacja, jak roller coaster też momentami, może być bliźniaczy płomień. Bardzo czuję tą, ewidentnie, bardzo silnie czuję tutaj tą energię. Love is in the air. When Cupid's around, prawda? Czyli miłość jest wokół, kiedy kupidynek lata sobie z tymi swoimi strzałami i celuje. Oj, i w tym czasie będzie celował do koziorożców. Także tak, kochani, proszę się przygotować. I co więcej, ja ci powiem, słoneczko, coś więcej. Dlatego kupidynka totalnie nie ma znaczenia, czy ty jesteś obecnie w jakiejś relacji, czy związku, czy też nie. Kompletnie. Jesteś na liście? Będzie wycelowane, także. Aha. Dokładnie tak. Dobra, idźmy dalej. Co tu dalej dla tych moich koziorożców? Czuję tu wiadomości, które przychodzą. Fajne wiadomości, które ciebie cieszą. Dodają ci skrzydeł, więc. Może masz kogoś, z kim się przyjaźnisz, albo jest tu jakiś flirt, romans i tu będziecie sobie fajnie wymiany jakieś, tak, będą rozmowy. No to proszę jeszcze, dziękuję. Tak tasuję i tasuję i tak mówię, no w końcu poproszę. No to nam wypadła cała, weźmiemy trzy, bo wypadło bardzo dużo, dobra. Okej, to jest inny temat. Zaraz tutaj. O, dobra, to za chwilkę. Natomiast tutaj mamy temat, kontynuacja jakby tego. Nowa miłość, zobaczcie. A new chapter begins. Whether it is with a new partner or in a current relationship, zobaczcie. Czyli nowa miłość i nowy chapter, nowy, jak się mówi, rozdział, tak? Nieważne, czy to jest nowa osoba, ale możesz też poczuć. Taki przypływ nowej energii w obecnej relacji, więc to jest dobra wiadomość też, prawda? Otwórz się na miłość. It is safe for you to let your heart be seen. Don't be scared. Czyli nie bój się relacji, nie bój się miłości, nie bój się uczuć. Otwórz się, pozwól sobie na to, by przeżywać miłość, relacje, by przeżywać to. Co poczujesz tutaj? Pozwól sobie na to, bo ja czuję, że są osoby, które blokują swoje uczucia, emocje, gdzieś tam wpychają pod dywan, bo wcześniej się rozczarowały, były trudy, no właśnie, i to tutaj nam się pokazuje. Trzy karty jeszcze mamy, także musiałam wziąć, kochani, musiałam wszystko wziąć, co nam wypadło. Jakaś separacja. Jest jakąś osobą. Tu widać, że była miłość nieodwzajemniona, uczucia nieodwzajemnione. Było dużo trudności, było dużo przykrości, było dużo bólu, i przez to właśnie koziorożec gdzieś się schował w tej swojej takiej, no pustelni, chciałam powiedzieć, albo jaskini. Gdzieś tu się ukrył koziorożec. Znaczy, koziorożec może się tam pokazuje publicznie, ale serduszko ma bardzo schowane gdzieś tam głęboko. Wiecie co, ja bardzo czuję, żeby to z tej strony położyć, ale dziwnie, ale tak czuję, czyli czuję, że to jest przeszłość i żeby to pozwolić, żeby to już odeszło do przeszłości. Bo to, co tu, to jest coś nowego, to jest ktoś inny, to jest nowa sytuacja, nowa osoba. Pozwól sobie na to popatrzeć jak na
nową książkę. Nie oceniasz nowej książki po przeczytaniu wcześniejszej, według wcześniejszej, prawda? Tylko patrzysz z otwartością i tu też tak czuję. Otwórz się na tą nową osobę, która się tutaj pojawia, koziorożcu, chociaż czuję, że tu lęku może być dużo. Możesz mieć czasami potrzebę uciec, gdzieś się schować i poukładać sobie, przemyśleć po swojemu, ale to okej, w porządku. Każdy czasem musi tak złapać oddech, jakby. Ale ja czuję, że ty się tu będziesz czuć bezpiecznie w tym wszystkim. Pozwól, żeby to powolutku się rozwijało i będzie okej. Oczywiście też mówimy tu, pamiętajcie o relacjach, które już są, istnieją i po prostu jakaś nowa iskierka w tej relacji się pokazuje, nowe życie jakby. Dobra, zobaczmy prawdę ukrytą. Co tu ukryto przed koziorożcem? No ktoś tu faktycznie coś ukrył. Ukrył prawdę. I hide behind material things. Ktoś się może ukrywa w pracy, ktoś się ukrywa za jakimiś rzeczami, ktoś nie pokazuje jakby prawdy o sobie. Druga wiadomość. Ktoś chciałby się podzielić z tobą dobrymi wiadomościami. I trzecia. Ktoś jest wdzięczny za duchową lekcję, która między wami się wydarzyła. Dobra. No to zobaczmy sobie teraz, kochani, szybciutko ten obszar poza prywatnym, żeby nam się tutaj ułożyło. No w tym prywatnym to czysto emocjonalnie, miłość, relacje, związki, uczucia. Po prostu dzieje się, mnóstwo się dzieje. No a tu kontynuacja też się dużo dzieje, bo mamy Tivas 17. I tutaj tak, prawo przyczyny i skutku się pokazuje gdzieś. Druga rzecz, czuję, uważaj, żeby nie robić, albo inaczej, raz, żeby nie robić siebie ofiary tutaj, to tak, czyli żeby co? Nie umniejszać sobie wartości, żeby wierzyć w siebie, w swoje możliwości, ale też czuję, uważaj, żeby się nie poświęcać w imię czegoś, co wydaje ci się ważnym, wydaje ci się, podkreślam. Natomiast wcale nie jest dla ciebie tak naprawdę to ważne. Może to jest ważne dla kogoś, dla grupy. Jeżeli chcesz się poświęcać w imię czegoś dla kogoś i oczekujesz później wdzięczności, to ja czuję, że tutaj co najwyżej zobaczysz figę z makiem. Odpuść sobie, koziorożcu, naprawdę tak czuję. Zobaczmy, o co chodzi. Czuję to bardzo mocno. O, zobaczcie. Ten pustelnik cały czas widziałam, po prostu tą pustelnię, pustelnika i tą introwersję, i to jak trzeba właśnie tak troszkę pomyśleć, zastanowić się nad tym, co tu się pokazuje i co jest taką prawdą, moją prawdą, a co jest czyjąś prawdą. Ktoś tu czegoś nie mówi, ktoś tu zachowuje coś dla siebie. Ale nie wiesz tego, że tu jakiś prezent do ciebie idzie. Okazja, możliwość, propozycja, może faktycznie jakiś prezent taki, wiesz, w znaczeniu, może jeżeli szukasz nowych, chciałam powiedzieć, nowych wyzwań, ciekawe. No więc jeżeli szukasz nowych wyzwań, na przykład w obszarze zawodowym, w karierze, to tu się może coś pokazać, może ci ktoś przynieść informację na jakiś temat i będzie cię to bardzo cieszyć. Trzy buławy, wyruszysz, pozwolisz sobie na to, by wyruszyć, ale zobacz, co jest na spodzie. Cztery miecze i pięć kielichów i królowa mieczy. Trzeba by tobie się zająć tutaj, koziorożcu kochany, jakimiś jeszcze nieuleczonymi, nieuzdrowionymi emocjami, które wołają do ciebie o uwagę. Może być coś w przeszłości, może to dotyczyć tych wcześniejszych rozczarowań, o których tu mówiliśmy, prawda? Bo widzicie, coś takiego bardzo potrafi blokować nam energię. Wiecie, takie stare emocje gdzieś tam, które siedzą w nas, myśli stare, nieuleczone, nieuzdrowione, nieprzegadane. Trzeba by tu nad tym popracować.
Ale tu ładnie to wygląda, powiem wam, ja tu widzę sukces i to taki duży sukces, bo tak, strzała została wycelowana, mamy Tiwas i leci pędzić siłą z mocą, dzieje się więcej niż myślisz. Dzieją się rzeczy zdecydowanie, ale ty tego nie widzisz, bo ty jesteś tutaj, u ciebie jeszcze jest spokój, ale kiedy te energie dotrą do ciebie, wówczas ja czuję, że tu dużo rzeczy może przyspieszyć, ale ty musisz sobie pozwolić na to, żeby podjąć tę decyzję, podłapać się tej okazji, możliwości, aby się rozwijać, aby wzrastać, prawda? Nowa droga jest dla ciebie tutaj możliwa, nowa droga zawodowa, kariery, nauki może, wzrostu. O co by tobie nie chodziło, to jest tutaj dla ciebie możliwa droga nowa, ścieżka nowa, ale musisz podjąć tą decyzję i wyruszyć sobie w tą drogę, bo zobacz, pustelnik poszukuje swoich ścieżek właściwych. Cztery pentakle, czego się trzymam, prawda? Co chcę zachować w moim życiu, a as pentakli, a co nowego chcę przyjąć? Trzy buławy, gdzie chcę wyruszyć, w jaką nową podróż? I coś tu płynie, prawda? Coś tu płynie, coś tu zmierza w twoim kierunku, coś fantastycznego, co będziesz traktować jako ogromny sukces i nowe możliwości, może nowa praca, nowy projekt, nowy sposób zarobkowania na przykład. Czuję, że to jest, czuję, kochany koziorożcu, że tu w tym obszarze zawodowym, karierowym, to tutaj jest jakieś zwycięstwo i to takie, powiedziałabym, zwycięstwo, nie wiem jak to powiedzieć, słuszne dla ciebie, sprawiedliwe dla ciebie, jakby właściwe, bo wypracowane przez ciebie. Czyli to jest no, prawo przyczyny i skutku, czyli wypracowana przez ciebie, wypracowany efekt teraz, który przynosi ci jakiś sukces, jakieś przyjemne rzeczy, jakieś uznanie, propozycje. No i tu czuję bardzo jakieś prezenty, słuchajcie. Może jakiś bonus, może jakieś dodatkowe rzeczy, na przykład do wypłaty, do pensji. Może podwyżka? No może być, jak najbardziej. Mam takie poczucie, że ciebie to zaskoczy. Będziesz koziorożcem zaskoczonym. Jest takie słowo po angielsku, ono mi bardzo chodzi po głowie teraz. Jak dobrze mówię, flabbergasted, czyli taki aż zdumiony, prawda? Jak ktoś zna angielski, to pewnie będziesz wiedzieć. Ktoś tu będzie aż taki zdumiony. Wow, to dla mnie? Naprawdę? I dużo tu czuję radości. I zobacz, tu emocjonalnie coś przychodzi i tutaj też coś przychodzi. Oj, koziorożcu, to jest fajny czas dla ciebie. Dużo dobrego tu się dzieje, tylko pamiętaj, uważaj, żeby nie poświęcać siebie, swojej energii, swojego czasu dla kogoś czy czegoś, tylko dlatego, że wydaje ci się, podkreślam to ponownie, że to, co robisz, jest dobrym, ale tak jak mówię, figa z makiem za to dla ciebie jest jakby, jak nie, jest brak, ojejku, absolutny brak jakiegokolwiek zwrotu, bo może to ty myślisz, że to jest takie super, ale niekoniecznie może ta osoba. Czasem widzicie, to postrzeganie się różni u nas. Dlatego nie, w ogóle bez sensu jest poświęcać się dla kogoś, żeby coś robić dla kogoś, myśląc bez rozmowy, bez zapytania tej osoby, czy ty na pewno tego chcesz. Czyli ktoś tu coś robi dla kogoś, bo myśli, że to jest dobrym, ale się nie zapytał, czy ten ktoś tego chce, prawda? A może ten ktoś tego w ogóle nie chce, dlatego nie ma tego zwrotu później. No, pokręcone trochę, ja wiem, ale bardzo silnie to poczułam. Zobaczmy dalej. Zobaczmy dalej. Koziorożcu, to ty się zakochasz? Ty czy ty? Kto tu się zakocha u mnie na kanale? Ale fajnie. Miłość jest fajna, prawda, kochani, że miłość jest fajna? Tak. Pomyśl, jakie ciepłe uczucia wtedy, jaka przyjemność w serduszku. Człowiek zamiast chodzić, to po prostu lewituje, prawda? Przynajmniej przez te pierwsze miesiące. Tak, och, ojejku, jejku, jejku, no dobrze.
Mamy już dużo tego. Od czego zaczynamy? To mnie przyciągnęło. O, jajko nam się pojawiło. Słuchajcie, to jest bardzo dobry znak. Ktoś tutaj ma wypracowany sukces właśnie związany z tym dobrym planowaniem, pracował intensywnie. To jest zasłużone dla ciebie, koziorożcu. To nie jest coś, co tam spadło z nieba jako kropelka. Wypracowane, ja to czuję, że przez lata całe, zasłużone i przychodzi teraz dla ciebie nowa możliwość. Może ktoś ci da jakąś ofertę, jakiś kierunek nowy, który sprawia, że zastanawiasz się, co dalej mam zrobić, prawda? Silne emocje, zobacz, mnóstwo pasji. Może właśnie ta sytuacja tutaj, ta oferta przyniesie ci mnóstwo uczuć, emocji, a może tutaj też się to łączy z tymi prywatnymi sprawami. Zobaczcie, gong i mamy excitement, exciting event, czyli jakieś ekscytujące zdarzenie, sytuacja. Tu nam się pojawia jeszcze bluebird, a to jest bardzo duże szczęście, niebieski ptaszek, happiness, zobaczcie. Tutaj mamy, utrzymuj swoje życie w równowadze, pamiętaj o równowadze, to jest super, super, super ważne. Przestań się skupiać na tym, co odeszło, co się skończyło. To też jest super ważne, żeby to, co odeszło, żeby pozwolić temu odejść i pozwolić, żeby to zostało tam, gdzie jest, że to jest historia. Skup się na tym, co możesz zrobić, co możesz osiągnąć, czego możesz jeszcze doświadczyć. Masz iść dalej. Jeżeli się skupiasz na braku, otrzymujesz więcej braku, więc ja to tam zostawiam, kochani. Mam nadzieję, że to jeszcze widzicie troszkę. Dlatego, że czuję, że to powinno zostać tam. Z tamtej strony. Dobra, wiecie co, ja to tu przełożę, bo bardzo czuję, że tutaj to ma być. Tak, natomiast tu mamy jeszcze dwie energie. Pierwsza mówi, uważaj, żeby nie popaść w taką energię braku decyzyjności, wówczas możesz stracić okazję, która nadchodzi, bo tu będzie trzeba coś szybko podłapać. Szybko podłapać w znaczeniu, jak to przychodzi, to wiesz, raz, dwa, po prostu się zorientować, że to jest coś dobrego i pozwolić sobie na reakcję szybką. Prawda? Biorę, nie biorę, prawda? Może chodzić jakąś współpracę, bardzo to czuję. I zobacz, jeszcze masz horseshoe, czyli podkowę. Ogromne szczęście, kochani, ja czuję, że to jest naprawdę dobry czas. Ale co jest ważne, pozwól sobie na to, by uwierzyć w to, że masz możliwość przeżywać szczęśliwe życie i rozwijać swoje życie w dobrym kierunku. Także w tych obszarach, gdzie w tym momencie czujesz, że jest byle jak albo totalna kicha, to też pozwól sobie po prostu, żeby uwierzyć w to, że może być lepiej i żeby sobie pozwolić na to, żeby było lepiej. Bo tak naprawdę bardzo dużo zależy od naszego postrzegania, kochani, i tego, jak podchodzimy do różnych rzeczy. Jeżeli tu na przykład ktoś się odzywa do ciebie i ci mówi, no cześć, co tam u ciebie, bo wiesz, i to może być ktoś, kogo znasz z przeszłości, wracający, tak zwany wracacz, ale może też być ktoś to nowy i tutaj próbuje cię ten ktoś na przykład gdzieś zachęcić do spotkania z tą osobą, może do jakiejś kawki, herbatki, do kina, na spacerek. A może po prostu ten ktoś rozmawia i żebyście się poznali, tu gdzieś zadaje dużo pytań, prawda? Czyli wychodzi z tą wyciągniętą ręką. Jestem tutaj i do tego jestem osobą zainteresowaną, prawda? Co ty na to? Czy ty chcesz tutaj też zainteresować się mną, prawda? Czy możemy coś razem? I to może być romantyczne, jak najbardziej, nawet najbardziej szalony romans. Ogromną tu namiętność też czuję, ale to może być coś, co tak wcześniej powiedziałam, wiecie, związanego z przeżywaniem wspólnym pasji jakiejś, hobby na przykład. Na przykład chodź, pojedziemy razem na rower, ja jeżdżę, ty jeździsz, pojeździmy razem. Na przykład coś takiego, prawda? Ty biegasz, ja biegam, idźmy razem pobiegać. Nie wiem, jedźmy razem w góry, prawda? Lubimy zamki zwiedzać, pozwiedzajmy razem zamki. Coś takiego, wiecie, tak się łączymy z ludźmi, z którymi to samo nas kręci jakby, prawda? I umawiamy się na wspólne jakieś przeżywanie tego czegoś razem, prawda? Tak jak powiedziałam, spacer, nie wiem, wycieczka, wszystko jedno. Coś
co sprawia nam obojgu radość. I to jest fajne, tutaj ja czuję. No dobra, zobaczmy dalej jeszcze. Dla koziorożca. Okej. Endurance, wytrzymałość. Osiemnastka. Ciekawe. I tu przed dziewiątą jest na tym zegarze. Przed dziewiątą. Czyli prawie się coś tutaj dokańcza. No tak, zobaczcie, tu muszę to położyć. Przy tym piekarniku, przy tych bułeczkach, to co przedtem powiedziałam, tak? Czyli czuję tutaj, kochani, dużo dobrego, ale trzeba jeszcze wytrzymać chwilę. Jakby to się już dla ciebie prawie dzieje, ale musisz jeszcze troszkę dokończyć, troszkę sfinalizować. Pozwól sobie na. To jest jakby, jak maraton jest i ty dobiegasz już do mety, ale jeszcze tam ci zostało parę kilometrów może? Może kilometr? Czuję, że tu ktoś bardzo dużo uzdrawiał sobie emocje, uczucia, przeszłość, traumy jakieś i tutaj też jeszcze ciut ci zostało, żeby to podokańczać i jesteś jakby gotowym produktem, że tak powiem, żeby wrócić do gry i wskakiwać znowu w nowe relacje, w nowe związki z różnymi osobami, nie tylko romantycznie, prawda? No, wszystkie tam jakieś wymiany między nami to są jakieś tam relacje. Ale piękne czytanie, kochani, zobaczcie, życie kołem się toczy, tak czuję. Tu dla kogoś jakieś szczęśliwe jajo, po prostu złote. Jakieś tu szczęście, ktoś tutaj coś szczęśliwego, jakiś prezent, jakieś takie rzeczy fajne, no czuję tu dużo. I jeszcze ta podkowa, i jeszcze bluebird, no po prostu tyle fajnych energii, as pentakli. Czuję, że tu dużo dobrego idzie, koziorożce, do nas, także przyjmujmy, jeżeli ktoś z was ma ochotę przyjąć, to tak jak zawsze, piszcie, kochani, w komentarzach, przyjmuję, niech idzie, biorę, jak tam czujesz. Ja to podbiję swoim komentarzem. Dla niektórych będzie to miłość, dla innych przyjaźń, dla innych fajna grupa, gdzie razem się robi fajne rzeczy. Jeszcze dla innych super praca, nowy projekt, może pomysł jakiś świetny, dla kogoś wyjazd. O, nie powiedziałam o tym. Nie powiedziałam o tym, że ktoś może dostać ofertę, na przykład pracy albo jakiegoś zlecenia. Gdzie będzie trzeba wyjechać na przykład za granicę albo gdzieś daleko i może na jakiś czas gdzieś pomieszkać indziej niż tu? Taka duża zmiana dla kogoś. I teraz pytanie, czy się zgodzisz, żeby to przyjąć? Czy pójdziesz na coś takiego? Tak, dokładnie. Przeróżności czuję, kochani. Oczywiście, jak zawsze, jeżeli kochani, ktoś z was chciałby, życzyłby sobie indywidualne spotkanie, napisz na maila, prześlę ci cennik, ofertę. A kto ma ochotę sam pobuszować, zapraszam na moją stronę www.mistycznyogródulili.pl i tam są wszystkie oferty, cenniki, dane do przelewu, wszystko, kochani, co byście nie potrzebowali. Także zachęcam do buszowania. A my teraz zróbmy sobie mini, wybierz kartę. Na trzy możliwości, 1, 2, 3 dla koziorożca. Jak zawsze możesz zapytać o osobę, o sytuację, o wydarzenie. Pierwsza możliwość. Odpuść przeszłość, zobacz. Tu nad czymś trzeba pomyśleć i uważaj, żeby tu, patrząc na przeszłość, nie robić siebie ofiary, ponieważ wtedy nie będzie ci się udawało zostawić tej przeszłości za tobą. Musisz na to popatrzeć jak na lekcję życiową. Naukę, mądrość, czego cię to nauczyło, co ci to pokazało. Wówczas uda ci się to zostawić za tobą i pójść do przodu. Dwójeczka. Tu mamy zdecydowane nie i słoneczko kochane, dla ciebie tu jest coś dużo bardziej fantastycznego. Dlaczego ty chcesz iść tą drogą? I uniwers ci mówi: stop, zatrzymaj się, ja mam dla ciebie coś lepszego. Trójka. Tutaj mamy tak i jak najbardziej tutaj. Fajne rzeczy, coś dobrego się dzieje, jakieś zakończenia, ale szczęśliwe sukcesy, także już ci gratuluję, trójeczko. Tyle, kochani, dzisiaj. Utulam mocno, cudownie, że jesteście i jak zawsze do usłyszenia w kolejnych czytankach. Pa, pa!